Witam wszystkich, zapraszam do oglądania Evil West. Differences, but this. For your information, I had nothing to do with Mr. Harrow's sudden appearance on our doorstep. But thank you for confirming how little faith you have in me. Now, I don't presume to know how things work for you, gentlemen, but I can assure you that Calico wasn't built on broken words and betrayed confidences. Women in my position don't have that privilege. Now, I assume you have the plant? We do. Good. And there are clean syringes and alcohol swabs in the lab. 5 minutes is all we need. Okej, ja już ten poziom rozegrałem, dlatego wiem, o co chodzi, czego się spodziewać, ale nagrał mi się odcinek bez mojego komentarza, nie wiem dlaczego. Dlatego powtórzę sobie ten poziom i przy okazji uzupełnię dwie znajdźki, które mi brakują w tym poziomie. Mamy tutaj ciężkiego przeciwnika. Kolejny raz. Ale to już normalne. Że coraz ciężej się robi. In here that aren't mine. Oh, I see her, Jesse. Oh, no! You must stop her before... Wait. I see a sign. Dickinson! She's in Dickinson! I need to get to Dickinson. Tough old bastard, he's turning it around on her. It's gonna be a hard sell to Harrow. Gotta try. You keep an eye on him. And keep your hands off that switch. No dobra, lecimy na górę. Mr. Harrow is waiting in the briefing room. Do gabinetu. Assistant Secretary Harrow, sir. Agent Rentier. Dr. Blackwell brought me up to speed on your father. Sir, we... I know. It couldn't have been easy. His shadow will loom large over us all. Please accept my condolences on behalf of a grieving nation. Try not to wallow in grief. It only leads to blunder. And this country desperately needs success. Aside from the news of your father's tragic demise, I've also briefed the Assistant Secretary on the successful destruction of Felicity's leech factory in McCallum Sawmill. That and a penny will buy me a cup of warm piss, Doctor. No one is safe while that crazy she-beast and her army of freaks are on the loose. And do you have any idea where she is? No. Actually, I do, sir. We have intel that she's currently in Dickinson. What intel? Can't say, but it's 100% solid. Great. You can head for Dickinson after you get back from Kingston. Kingston? There's a case containing some very sensitive information there that I need picked up. But sir, the Dickinson lead. There's at least 3 interstate railroads there. It might be a part of Felicity's transport. Very well. You there. What's your name?
Olney? Virgil Olney? Do you know your way to Kingston, Olney Virgil? With all due respect, Mr. Assistant Secretary, Virgil is our top engineer. He is not fit for field action. I don't give a watery shit about his curriculum fucking vitae, Doctor. I'm funding this circus of yours, and I want those papers back now. I'll get them for you. What do I need to know? I mamy udać się właśnie po te papiery. Droga nie będzie prosta. We recently got our hands on a partial list of companies tied to the Andalusia Financial Services Group, like McCallum's Mill and the Kingston Oil Fields. Debano. Debano indeed. He and his maniacal brat are up to their assholes in illegal acquisitions, and the government intends to seize their not insubstantial portfolio. Sounds like you need a lawyer, not a vampire hunter. Tried that already. I even sent in the blasted National Guard to secure the papers. But the place was guarded. That's where you come in. So what exactly am I looking for? Based on the final telegram from my forensic accountant, Andalusia's portfolio of holdings is stashed in a briefcase, presumably still at the Kingston Oil Fields Bureau on the far side of the lake. I still don't get why it's more urgent than looking for Felicity and Dickinson. Wars cost money, Rentier. And unless you've forgotten the incident at your former headquarters, we are at war. This could very well turn the tides in our favor. Let's get this over with. No dobra, zaczynamy. Tak jak mówiłem, ja już rozegrałem ten poziom raz. Większość znajdziek zebrałem. Zostały mi tylko dwie. Chodzi tu o hajs. Mniej więcej chyba nawet wiem gdzie. Jedna znajdźka to na pewno wiem, a druga nie jestem pewien. Jedna bardzo chytrze ukryta. Tam już nic nie ma, ale możemy jeszcze zobaczyć. Wcześniej tutaj było. Już jest zebrane. Było też, była kasa wcześniej. Tutaj skrzynia, ale już też zebrana. Miała po co iść. Otwarta widać. No i to co najlepsze, czyli zabawa. A odkryłem jedną rzecz, że w ogóle tego nie... A, jeszcze ten jest. Dobra, to inaczej. Czemu nie mogę? Próbuję namiotacz ognia zmienić. Dobra. Musimy mu zestrzelić te dwa gule, że tak to nazwę. Ależ miałem szansę, akurat podszedł mi przeciwnik. Właśnie, o to chodzi. Jeszcze ma jedną tą gulę. No właśnie. I sobie kurde korzysta.
Nie żałuję se. O, o, o! Ależ! Na chwilę straciłem jakby reakcję prawidłową. No tutaj trzeba naprawdę bardzo uważać cały czas, bo wystarczy chwila. Fajna jest ta zdolność, że jak się trafi w idealny moment, zanim przeciwnik nas uderzy z obrzyna, to obrzyn drugi strzał jeszcze od razu wystrzeliwuje. Świetna sprawa. Tam była skrzynka, już teraz nic nie ma tam. Możemy iść dalej. Wydaje mi się, że dopiero przy dźwigu tam mam niesprawdzone dokładnie. W każdym razie za chwilę będziemy mieli hardkorowego przeciwnika. Co za chory przeciwnik, naprawdę. Już od dłuższej chwili walczę z nim, mimo że już ukończyłem tą walkę wcześniej. To nie mogę teraz tego powtórzyć. Jest to tak trudna miejscówka. Trzeba tak dobrze wyczuć przeciwnika. Co jest naprawdę mega trudne. Naprawdę jest ostro. Jest! Udało się. Teraz tylko tych mniejszych. Już z nimi nie powinno być problemu. O kurde, jest ich więcej. Ginąć, kurde. Okej. Chora miejscówka, naprawdę. Zginąłem tutaj parokrotnie. Over here. Thank you, stranger. We thought we were goners. Is there some way we can repay you? Yeah, you can point me towards the oil company office. Oh, it's on the other side of the lake. Musimy teraz osuszyć miejscówkę. Okej, teraz prąd będziemy musieli doprowadzić jeszcze. Wypuśćmy jeszcze tutaj. Dziękuję,
Okej. Idziemy po prąd. Możemy przejść na drugą stronę. Okej, teraz już możemy wrócić. O, zaraz, tam jeszcze był przedmiot, sobie zbierzemy. Przyda nam się. Wracamy, ale teraz już możemy przejść dalej. Zobaczmy, czy tutaj możemy. A, najpierw jakieś starcie, tak? Zauważyłem, że na wilkołaki dobrze jest palić właśnie. Przynajmniej od tego sobie zacząć. Jest to fajna alternatywa. Wszystkie? Chyba tak. A na wszelki wypadek sprawdźmy, chociaż wiem, że już tutaj nic nie ma. Bo tutaj raczej... Tak, tutaj była tylko skrzynia. Ale dobra, już sprawdźmy do końca. Już to zebrałem wcześniej, tak. Aczkolwiek... Tej nie jestem pewien znajdźki, zobaczymy czy tutaj, chyba zebrałem, ale zobaczmy, bo tutaj trzeba dosyć spory kawałek podbiec. Tak, zebrano, tutaj był skarb, czyli kasa. No to lecimy w takim razie dalej. To ten jest jeszcze, okej. W takim razie inaczej. Kurde.
Ależ. Nie w moment. No, zrób to. O to chodzi. Teraz się posłuchał. Kurde. Znowu nie wyczułem. Ależ po co to było? Ale się zwróciło. A ty skąd się tu wziąłeś teraz kolejny? Tego przydałoby się zgładzić, no właśnie. No, miotacz ognia robi niezłą robotę. Że bardziej zwariowane, tak, się robią. To nic. Poradzę. Kończymy tą zabawę. Okej. Tutaj jeszcze nie ma raczej tej miejscówki, w której mogłem zostawić hajs. Aczkolwiek tutaj warto sprawdzić. Okej, wzięty hajs. Tam będzie w środku. Strony. Okej, tu już zebrane. Najpierw się rozejrzę, zanim pójdę dalej. Tu coś musiało być już też zebrane. Okej. Zwalimy tam skrzynki. Teraz musimy prąd dostarczyć. Miejsc.
Okej. I tutaj będziemy mieli jedną znajdźkę pewniaka. Ale bardzo dobrze ukrytą. Jeszcze tutaj... Nie, tutaj nie ma. Dobra, dokładnie to w środku tutaj. The office. Where is it? I need the man in charge. There's no way to get there from here. Unless you use the zip line from the top of that tower, that'd be crazy. Please, you gotta help my buddies. Once you get on the other side, just follow the pipes. It's a kind of maze, but just keep going. Okej, to jeszcze nie tutaj. God bless you, sir. Tutaj zebrane na pewno. Tak, tu na końcu było jeszcze. O, tutaj trzeba strzelić. Ale i to ukryte, kurczę. I tu zdecydowanie nie zebrałem tej znajdźki. Jak widać. Bardzo dobrze ukryta. Jest i kolejna. No i świetnie. I mam wszystko zebrane już w tym poziomie. Zobaczmy jeszcze na 100%. Tylko ropa zmieszana z krwią. Tak, wszystko zaliczone. Okej, mamy kolejnego przeciwnika fajnego. Dobra, widzę, że przyzwał sobie kogoś. Trochę jest niebezpiecznie. Tymi na górze najbardziej. No kurde, dużo ich tutaj. O kurde, tymi kulkami walą. Okej, jeden wyeliminowany. O kurde, jeszcze tych.
Dobra. Dobrze, że tego się pozbyłem. Jedziemy z tym szybciutko. O, Holender. No jest ich po prostu za dużo. Dobra, wyeliminowany. Tego muszę się pozbyć. Jest, udało się. Dobra, już mniej więcej mam opanowaną sytuację. O Jezu, kiedy on zginie? Jest. Ale długo. Trzeba z nim walczyć, naprawdę. No dobra, chodźcie. Niedobitki. To już jak widać szybka akcja była. Okej, lecimy. Jeszcze będziemy mieli tu trochę przeciwników, ale to już raczej łatwych przeciwników. Bardziej zabawa. Przebiec tutaj. Za rurami. A, tędy po prostu. Ktoś jeszcze przy okazji bombarduje tam z góry.
tyle, tak? Okej, zakończmy. Myślę, że to już za chwilę będzie koniec w sumie, z tego co dobrze pamiętam. Jeszcze będzie prosta walka na koniec. Okej, gdzie to jest? Już, tak? A nie, jeszcze. To jeszcze nie koniec. Ale już prawie. Kurde, ostro się dzieje. I rozwalony. Teraz wszystkich trzeba wykończyć. Będzie trochę zabawy. Okej, energia. I po przeciwniku. I tu również kończy się już rozdział. Dlatego ja sobie w tym momencie zakończę ten materiał. Jeżeli film Ci się podobał, zostaw lajka, zostaw komentarz. Zapraszam również do subskrybowania kanału. Dzięki za oglądanie i pozdrawiam.